Wspólnie ze stroną legalnibookmacherzy.pl przygotowaliśmy najwyższy bonus bookmacherski na Cloud MMA. Łącznie możecie odebrać aż 635 zł w bonusach, z czego pierwszy kupon na Cloud obstawicie bez ryzyka do 100 zł. Gdy kupon Wam nie wyjdzie, otrzymacie zwrot w gotówce. Szczegóły w linku, który znajdziecie w opisie filmu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Znany Tomasz, szalony reporter. Padnięty już na ryj, po prostu już tak nie mam, po prostu odcina mnie. Także nie licz się już i nie na wywiady. Czekałem tylko na ciebie, bo czekałem. A masz mi wiele do opowiedzenia, czy nie? troszkę się wydarzyło. Wstaję rano, poszedłem sobie pobiegać. Wchodzę na WhatsApp, bo tam z pracy miałem coś ogarnąć. Patrzę. Mówię nie. Czekaj. Mówię nie. Nie wierzę w to. Ja coś? Do mnie? Jacek, do mnie napisałeś? Już pomyślałem sobie, Jacek, ty naprawdę nie masz żadnego znajomego, żadnego kolegi, nikogo, do kogo mógłbyś napisać. Nie trzymaj widzów na pięciu. Co napisał? Napisać to może za dużo powiedziane. Wysłał mi prywatny akt oskarżenia, który jest wycelowany we mnie. Wysłał mi tam jeszcze jakieś inne dokumenty i potem wysłał jeszcze fragment podcastu, w którym byłem u ciebie gościem. Jeszcze zaprosił mi na piwo, ale odmówiłem od razu. Nie, no z tym piwem to cię poniesie. No, ale nie będzie. Ale i tak jakby zapytał, to i tak odmawiam. Tak. Żeby już się nie tak, poczuł. Proforma, tak, umowa proforma. No nie, no dziwne to jest, no bo przecież ten akt prywatny, oskarżenia przesiedzie drogą jakąś sądową, normalną. Może Jacek, myślisz, wiesz, że jak mi to wyśle, to ja to odczytam, to już wiesz, już będzie postanowione. W Stanach, wiesz, jak wziąłeś ten... Nie, no to przecież to jest oczywiste, że to jest bzdura, bo to nawet nie ma żadnego właśnie, żadnej mocy prawnej wysłanie czy odczytanie przez siebie, przecież to jest totalna bzdura. Spokojnie, Jacek, to też do niego chcę się zwrócić. Jak przyjdzie te wezwanie, to ja się pojawię w tym sądzie. Ja nie jestem taki jak ty, że ja nie przychodzę na te rozprawy. Ja przyjdę, nie dam żadnego zwolnienia lekarskiego. Ja przyjdę, ja chcę się z tobą spotkać w sądzie, tak jak Tomek, bo Tomek też chciał. Byłem, przyjechałem do Łodzi, przecież to jest paręset kilometrów, no i nic. Bo on myśli, że ja się nie stawię, że ja stkurzę. Nie, no ja przyjdę, naprawdę. O, nice. No, kurde, co ja mam powiedzieć? Ja coraz bardziej tak serio teraz ci mówię, coraz bardziej mu jakby tak współczuję. Ja widzę, że tam już jest kurwa, tam już jest pod sufitem coraz gorzej. Tak nie dokuczając, tak normalnie. Tam już jest grubo, no wiesz, no na WhatsAppie ci akt oskarżenia wysłał. I twoją wypowiedź, której na pewno nie słyszałeś, bo sam ją powiedziałeś. Tak, no wiesz, on naprawdę myśli, że jak coś wyślę, ja to odczytam, wiesz, skomentuję, to już będzie jakoś dowód w sądzie. No nie wiem, jak on takimi kategoriami naprawdę gdzieś tam myśli. Wiesz, najlepsze jest to, że on nic więcej nie napisał. Co on oczekuje ode mnie, że co ja zrobię? Serduszko muszę, że wyślesz. No chyba. Wiesz, o co chodzi? Ja co? Ja się nie dziwię, bo miał mój numer, bo kiedyś tam się kontaktowaliśmy, jak jeszcze nie było tego wszystkiego, o pierwszy wyjazd, jak Mateusz walczył z Kasiuszem. Mhm. Tyle czasu miał mój numer. Mógł się zapytać o wszystko, mógł wszystko, wiesz, tak, spróbować wyprostować. Weryfikować, umówić na rozmowę, coś tak, tam. No, to nie, tylko potem wysyła jakieś... Ja widziałem też, że Karla coś tam zaczyna... Ja uważam, że jak się Karla otworzy i zacznie mówić, no to będziemy mieli, będziecie wy wszyscy mieli totalny zwrot akcji w tym serialu. No i chyba gwóźdź do trumny, a widzę, że o ile ona tam nie odzywała się i tak dalej, to teraz sam też widziałeś relację, że przyjdzie czas, że powie, że stawali rodzice na drodze, coś tam zaczyna coś przebąkiwać, no zobaczymy. No ten serial ma długo, ale kurde, mnie to już męczy. Mnie też to męczy, tylko fajnie jakby jednak udało nam się ten serial zakończyć, no bo jak ktoś nie będzie przychodził na rozprawę, najpierw pozywa, potem nie przychodzi, no to nie będzie miało końca. Końca, dokładnie tak. No to jest w sumie najdziwniejsze, co może zrobić, nie? Kogoś pozwać, czyli gdzieś tam go wez... Ochrona! Wariaci. Kogoś pozwać? Tak, i nie przychodzisz, no to jest, no ja nie wiem, no jakby nauczycielka cię wezwała do odpowiedzi i wyszła z sali. Dobra, masz tą nadzieję, że na kolejne rozprawy on się jednak pojawi? Nie, czy... no myślę, że się pojawi, bo go pewnie sąd jakoś tam ściągnie, no to jest nieuniknione. Ale jak ściągnie? Nie przyjdą go za ucho, nie wytargają. Przyjdą go za ucho, wytargają, no będzie doprowadzenie pewnie, nie? Bo ja też, wiesz, o ile jeszcze, sytuacja się bardzo zmieniła, bo ile jeszcze on tylko mnie pozwał, to on może być tylko jego pełnomocnik, on nie musi być. Ale tam jest wzajemne akt oskarżenia, w którym ja wnoszę jego przesłanie i to już koniec. Tak samo jak ja się musiałem stawić, jak on mnie pozwał, teraz on musi, bo ja. Teraz się musimy stawić obaj. Obaj jesteśmy zarówno oskarżycielami, jak i oskarżonymi. Więc my się musimy teraz stawiać obaj i koniec. Więc wiesz, jego nie przyjście raz czy drugi, spowoduje ja, doprowadzenie. I ja jeszcze. No i ty jako mąż. Jako zaufanie oczywiście. No.
Dobra, od tego czasu, od tej rozprawy cokolwiek poszło dalej, cokolwiek, jakieś nowości? Nie, no oprócz znowu tysiąca rzeczy na Instagramie, które napisał, które po prostu jak mój prawnik widział, gdzieś tam ludzie mi to, bo ja wiesz, ja go nie obserwuję, jak najdalej tej osoby, ludzie znowu mi czasami Bartęgę wysyłają. Zaczął zaczepiać. Ale nawet nie widziałem, ale wiesz, wysyłają mi, że ja jestem wcieleniem diabła i twarz i z języka wychodzi wąż i jestem wcieleniem diabła, mnie się powinno zlikwidować, no kurwa, mi ręce opadają, dlatego mówię, tam już zaczyna współczuć, wiesz, ja to prawnikowi wysyłam, no bo też to zbieramy, on mówi, ja pierdolę Tomek, no to już jest, no wiesz, to już są takie grubo, rzeczy, nie? Że to już można kurwa naprawdę jakieś nawoływanie do kurwa zabójstwa, no to kurwa wiesz, no czego zlikwidować, kurwa specjalny diabeł i jakieś cyta, kurwa wiesz, no tam już jest grubo. A wiesz, że Jacek cały czas współpracuje z pewną partią polityczną, łatwo sprawdzić jaką, bo cały czas daje hashtagi, które mogą naprowadzić. No, którą mogą naprowadzić. A wiesz, że Jacek ma duże wsparcie tej partii? O, niech se ma, kurwa, niech se ma, mnie to koło chuje lata, tak uważa, że żyjemy to... w normalnym kraju, kurwa, no niech przyjdzie, się obro mnie zabije, no. Ale nie chodzi o to, ale nie uważasz, że to jest niebezpieczne zjawisko, że... Oczywiście, jest niebezpieczne, ja oni... Rządząca partia jednak chce współpracować i współpracuje z taką osobą? Oczywiście, że tak, ale... Bo uważam... mnie to przeraża, na przykład. Uważam, że oni nie mają wiedzy, kto to jest, dlatego... Ale jak nie mają wiedzy, skoro to był wysłannik na konferencję największej federacji, żeby głosił słowo, żeby, no tak, wiesz, patriotyczny. Myślisz, że list do carycy Katarzyny to był wymyślony? Ale Łukasz, ale ja uważam, że oni tylko widzą to, że odczytał list do carycy, nie widzą czegoś całej reszty, nie mają na to kurwa czasu, ale no wiesz, jest to kurwa głupie. Ale wiesz, że Jacek miał spotkanie właśnie z jedną postacią... Że miał spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, słyszałem to, nie do końca mi się chce to wierzyć, czy już to z któregoś źródła. Właśnie chodzi mi o to też, że ja do końca, znaczy na samym początku jak usłyszałem o tych powiązaniach z partią polityczną, z polityką, z dużą polityką, to byłem tak sceptycznie do tego nastawiony, że nie wiedzą kto to jest, dali mu pole, żeby się tam wypowiedział, żeby zaciągnął te młode osoby. No ale teraz naprawdę doszły mnie słuchy, że no tam jest grube powiązanie, grube obietnice. Słuchaj, kolejny gwóźdź do trumny PiSu, no co ci będę więcej mówił? Ale wiesz o co chodzi, no masz rozprawę. Ja mam z nim rozprawę. No gdzieś tam... No w dupie to mam. Sędziowie uważam, że są jeszcze na szczęście niezależni. I nawet w opozycji do rządzonej partii, są, więc mam to w dupie. Tak, ale są inne sprawy, są ekspertyzy, są różne, kurcze, instytuty. Nie, nie widzę tu obaw, mam wyjebane po prostu. Mam wyjebane po prostu, on jest taki materiał na niego dowodowy, że sędzia nawet ślepy i głuchy orzeknie tak, jak powinien. W ogóle umieram już. Dobra, już powoli kończymy. Chciałem cię jeszcze zapytać o twojego przeciwnika. Jak z tą wagą? Ty zrobisz to, bo to chyba 3 kilo tylko masz do zrobienia, nie? Tak, już zostało mi 2 kilo, spokojnie. No, że 2 kilo to jest, wiesz, nie zjedzenie w jeden dzień tam z dwóch posiłków. Spokojnie, ja się dziwię Czarkowi, że wziął w tym catchweightie ten limit. Wziął, szanuję. Dobra. No ostatniego wiecie nie było, więc chcę zapytać, dlaczego walka, która nie miała historii, no i najprawdopodobniej w przyszłości też ta walka żadnej nie będzie miała. Ponieważ dostałem propozycję od federacji, ja powiedziałem, że już nie będę wymyślał, bo mi się nie chce. Bardzo się cieszę, że nie ma tu złej krwi. Po traumie z Jackiem zły dotyk boli całe życie. Ja już kurwa nie chcę na konferencji nie wiedzieć, czego mówić, bo przyjdzie taki jołop, który sam obraża, ale jak ty go obrazisz, pójdzie z papierami do sądu. Więc ja się bardzo cieszę. Wiem, że dla widzów to jest mniej atrakcyjne, ale ja już pierdolę po prostu. Mówię, mam po prostu grubą traumę po tym chłopie, że teraz muszę iść do nie wie idiota, że to jest cyrk, że tutaj gramy jakieś role, a on po prostu, wiesz, wyjmuje jedną jakąś wypowiedź, idzie z tym do sądu, leci, po prostu jak skarże pyta, jak pani kurwa do skarże pyta, jak ten, którego w szkole pluli, rzucali papierkami, to jest Jaca, więc generalnie kurwa ja już mam traumę i bardzo się cieszę, fajnie, że jest Czarek, że możemy to sobie jakieś tam porobić, a ja pośmiać się pobijać szpileczki, ale nie ma złej krwi, ja się z tego bardzo cieszę, bo ja już kurwa mam ja, moja rodzina i wszyscy. A myślisz, że wasze drogi już się w ogóle nie przetną w świecie free fightów? Myślę, że na pewno tak. Znaczy, no kurwa, na pewno, nie, tak, że na pewno się nie przetną. Nie ma takiej kurwa opcji. Nie ma takiej kurwa opcji. Nie ma takiej opcji. Nie. Ale wiesz, jak ty to mówisz, to... Raz mnie już kurwili z tym Heiligiem, kurwa, i bardzo dobrze im się kurwa dostało. Wzięli se kurwa Jace, to mają. To jest kurwa, wziąć sobie Jace i się dziwić, że jest problem. Ja nie mówię, że z tego powodu zamknęli, ale kurwa przyszła karma. Bo wziąć Jacka i się dziwić, że jest problem, to nie wiem, jak zrobić minę te prostytutce i się dziwić, że masz wypryszczkę na ustach. No. Niektórzy to lubią, ale się nie dziw później, że ci tu syf wyskoczy. I to jest Jaca cały. I to samo się dziwił Jóźwiak, jaki porównik, co on tam, ale już też wyzywał wszystkich. Więc generalnie też Heilig uważam, że zachował się źle, że go wziął i też mieliby inny troszeczkę, mieliby dużo więcej poparcia u ludzi, jak ich zamknęli, a je stracili na przykład u Nitro. I powiedział, no to i dobrze ich zamkli, bo go też załatwili, bo był w hejtrumie i nagle Jaca ogłoszony, miał co do nich pretensje. No i życie. Ja nie chcę myślisz, tego człowieka... A długofalowo myślisz, że Prime straci na zakontraktowanie Jacka, czy jednak zyskają? Nie, wyjebane mam. Ja się, wiesz co, ja już przestałem to oceniać, ja już pasu, taśmy oceniali, to ja już
Nie oceniam. Ważne, że go nie ma tu, gdzie jestem ja. Ja nie pójdę tam, gdzie jest on i to, a niech on niech mu ziemia lekko będzie, no. No, czy niech ma spokojne, no właśnie, niech wiedzie tak spokojne życie. Przenosi. W zdrowiu. W zdrowiu i szczęściu, pomyślności. No, tego to tam już, to już mu ty tam życzysz, dobra. Dzięki wielkie. Nie męczę już. Dzięki. Hej. Najlepsze antyfakty w internecie.